Wyczytałem w necie, że mężczyźni są najlepszymi fryzjerami i kucharzami. A napazdana czesać już umiem. Dziadku kochany, zamówimy co szybkiego w fast foodzie? Fast food? Przecież to trucizna. Od tego tylko się tyje. Nie ma to jak domowe jedzenie. Babcia przygotowała właśnie pierogi. Co powiesz na to? A wiesz, co to jest gniluch? Nie wiem. Dziadek będzie wiedział. To dawna nazwa naszego bigosu. Słowo hydraulik jest pochodzenia greckiego. Angielskie, określające przedstawiciela tego zawodu, plumber, ma swoje korzenie w czasach antycznych i jest związane z łacińskim terminem plumbum, czyli ołów. Rzymianie używali ołowiu do budowy rynien i rur spustowych. Oj, chyba rury z wodą pękły. Dawniej nie było takich problemów, bo nie było żadnych rur. Kiedyś chodziło się po wodę do studni. Dziadek, zobacz! Polski hydraulik krok po kroku zdobywa Europę. Mam coś jeszcze. Gorzelnik, barista, szef i krawiec, to co robią nazywa się teraz craftingiem, czyli rzemiosłem. Piszą, że małe warsztaty i zakłady nie tylko mogą rywalizować z wielkimi koncernami, ale też z nimi wygrywać. Szykuj się. Wybierzemy się do naszego bielawskiego cechu. Przed Państwem wystąpili Katarzyna Pużycka, Kinga Borczyk, Wiktoria Bogusz, Emilia Domagała, Maciej Orawiec, Kamil Nowiński, Jakub Hędzel, Paweł Hajduk, Karol Komar, Krystian Pnicha, Grzegorz Paluszek, Krzysztof Pilak, Dawid Barylak,
i Patryk Spark. Dziękujemy uczniom za występ, a Państwa zapraszamy do obejrzenia filmu i prezentacji multimedialnej ilustrujących życie w naszej szkole. Drodzy Państwo, ja chciałam jeszcze ze swojej strony bardzo podziękować uczniom za którzy przygotowali wraz z panią Barbarą Pysz, panią Pauliną Taraszkiewicz, panią Izabelą Wójcik program artystyczny. Bardzo, bardzo dużo pracy ich to kosztowało, ale mam nadzieję, że Państwu się podobało. Szczególne podziękowanie adresujemy do pana Jana Gładysza, dyrektora MOKiS-u i jego pracowników za umożliwienie nam organizacji tego ważnego dla nas święta. Nasze podziękowania kierujemy również do Stanisława Jurcewicza, prezesa Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego wraz z pracownikami za pomoc przy organizacji. Oraz chciałabym wymienić jeszcze osoby, które w sposób szczególny zaangażowały się w przygotowania dzisiejszej uroczystości. Są to, jak już wspomniałam, pani Barbara Tysz, pani Iga Wasilewicz, pani Paulina Taraszkiewicz, pani Halina Markiewicz, pani Dorota Ślisz, pani Katarzyna Najdek, pani Izabela Wójcik, pan Jacek Bałandynowicz, pan Marek Jończy, pan Tomasz Kolber, pan Adam Kapka, pani Kamila Bojanowska, pani Patrycja Szeląg, pani Elżbieta Bodziony. Pan Tomasz Kolber jest na scenie, także dziękuję bardzo. Oraz pani Kamila Bojanowska. Dzisiaj Państwu towarzyszyli, także też również Kamilo, dziękuję Ci bardzo.